Każdego dnia Teresa, skończywszy pracę, wsiada do pociągu o godzinie 16 i dojeżdża o godzinie 18 na stację, skąd odbiera ją mąż i jadą do domu. Mąż Teresy wyjeżdża z domu codziennie o tej samej porze, jedzie zawsze z tą samą prędkością i na stację dojeżdża punktualnie o 18. Czyli nie czeka, prawda? Odbiera ją i zaraz wracają do domu. Pewnego dnia Teresa skończyła pracę wcześniej, przyjechała na stację o godzinie 17 i szła pieszo w kierunku domu. Jej mąż wyjechał z domu jak zwykle, spotkał ją po drodze i dalej wrócili samochodem. Tego dnia byli w domu o 20 minut wcześniej niż normalnie. Ile czasu Teresa szła pieszo? Więc zadanie wygląda na dosyć skomplikowane. Spróbujmy sobie jakoś za pomocą diagramu czy też rysunku przybliżyć właściwie, o co tu chodzi. Więc może najpierw normalny, zwykły dzień. Napiszmy, zróbmy taki rysunek, zwykły dzień. Więc tak, o godzinie 16, no napiszmy 16, no żona wsiada do pociągu, może to niech będzie zielona strzałka, to będzie pociąg. I o godzinie 18 dojeżdża na stację, a w tym czasie z domu wyjeżdża mąż, tak? Więc tutaj niech będzie mąż. I jedzie samochodem powiedzmy, że jedzie, no ileś jedzie, nie wiemy, więc może niech jedzie T, to jest czas, czyli T, czas jazdy samochodem w zwykły dzień. Dobrze, czyli jeżeli on jedzie T w jedną stronę, to znaczy, że wyjechał o godzinie, może jeszcze jeden kolor wyjazdu, niech będzie taki, 18 minus T. No, wyjechał o 18 minus T, jechał T, jest o 18 na stacji, tu zabiera zaraz żonę, nie, zakładamy, że tutaj oni nie czekają, ona natychmiast wsiada do samochodu i jadą do domu. No i zakładam, że jadą z tą samą prędkością, czyli do domu jadą również T i przyjeżdżają do domu o godzinie 18 plus T. Czyli to jest sytuacja, która jest w zwykły dzień. No a teraz ten dzień, w którym jest opisana sytuacja niezwykła. No to tak, nie wiemy nic, o której wsiada do pociągu, natomiast wiemy, że przyjeżdża o godzinie 17. Czyli jedzie ileś pociągiem. Przyjeżdża o 17 i następnie zaczyna iść piechotą. No, w tym czasie wiemy, że w tym samym, prawda, jest jej mąż wyjechał z domu jak zwykle, czyli wyjechał z domu o godzinie 18 minus T, jechał samochodem, no nie wiemy ile, powiedzmy, że jechał samochodem przez czas T duże, spotkał żonę, zawiózł ją z powrotem, to znowuż jechał T i przyjechał do domu o której godzinie? Wiemy, że przyjechał 20 minut wcześniej, czyli przyjechał o godzinie 18 plus T minus 20 minut to jest 1 trzecia. Prawda? 20 minut to jest 1 trzecia godziny, może trzymajmy się tutaj w godzinach. Dobrze, no to ile czasu jechał? No, tutaj w dzień zwykły czas jazdy to jest 2T. W dzień ten taki, kiedy wcześniej żona przyjechała na stację, no to jechał 2T, 2T duże. Prawda? Jechał tutaj
2T, ale z drugiej strony no wiemy, że jechał 20 minut wcześniej, czyli co? Czyli ta różnica tutaj między wyjazdem, czyli może napiszmy tak, to jest 18 plus T minus 1/3, to jest godzina przyjazdu i czas jazdy, to jest godzina przyjazdu minus godzina wyjazdu, czyli 18 minus T. No w ten sposób, zobaczmy, co nam da to równanie, czyli tak, 2T równa się 18 minus plus T minus 1/3 minus 18 plus T. Czyli tak, 18 minus, coś tego nie ma, czyli to jest 2T minus 1/3. Aha, czyli w ten dzień, kiedy jego żona przyjechała na stację wcześniej, on podróżował samochodem, no podzielić przez 2 trzeba, tak? Czyli będzie T minus 1/6. Czyli taki jest związek między czasem w tym dniu, kiedy żona przyjechała wcześniej, a czasem normalnym. No dobrze, to teraz skoro normalnie wyjechał, normalnie podróżował T przez czas T i był na stacji 18. Teraz wyjechał o tej samej godzinie i podróżował o 1/6 godziny wcześniej. Czyli kiedy był? No był o 1/6 godziny wcześniej niż o 18. Czyli innymi słowy, tutaj był o godzinie 10 minut wcześniej niż zwykle. Znaczy 1/6 godziny, czyli 10 minut wcześniej niż zwykle. Czyli o godzinie 17:50. Czyli odebrał żonę o godzinie 17:50, no to ile ona maszerowała? No, przyjechała na stację o 17, zaczęła maszerować, o 17:50 spotkała męża. Czyli Teresa szła pieszo 50 minut. Czyli szła pieszo 50 minut. To jest dosyć ciekawe zadanie, prawda? Dlatego, że no po pierwsze trudno sobie tutaj jakoś uporządkować, o co chodzi. Po drugie jest pewna informacja, prawda, która w ogóle się okazała nieistotna. Na przykład to, o której ona wyjeżdża, w ogóle nam tu się do niczego nie przydało. Czyli właściwie ta część tych rysunków tutaj jest bez znaczenia dla rozwiązania. Prawda? To wszystko nie ma znaczenia, ważny jest tylko ten fragment. Też nie wiemy oczywiście, z jaką prędkością on podróżował. Zauważmy, że również nie wiemy, ile jest T. Prawda? Nie wiemy, o której on wyjeżdżał. Natomiast zadanie jest tak skonstruowane, że rzeczywiście mimo tego, że wielu rzeczy nie wiemy, to akurat to, ile Teresa maszerowała w tego dnia, kiedy przyjechała wcześniej, potrafimy z tych danych obliczyć.